Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Psalm 34, werset 9. Można by zadać pytanie w związku z tym wersetem, i to jest kwintesencja tego, o co w nim chodzi. Czy przynajmniej skosztowałeś? Kiedy pewien profesor, ateista, zakończył swój wykład i zaprosił słuchaczy do zadawania pytań, spośród słuchających wstał starszy mężczyzna i stanął obok mówcy. Następnie wyjął z kieszeni pomarańczę i zaczął ją obierać. Mówca poprosił go, aby zadał swoje pytanie, ale tamten spokojnie kontynuował obieranie owocu. Potem zaczął zjadać kawałek po kawałku, nic nie mówiąc. Kiedy skończył swój performance, zwrócił się do profesora i powiedział: a teraz moje pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy ta pomarańcza była kwaśna, czy słodka? Skąd mam wiedzieć? Powiedział nieco już rozzłoszczony profesor. Przecież jej nie spróbowałem. Ach tak, odpowiedział mężczyzna. Jak więc może pan mówić o Chrystusie, jeśli nigdy nie skosztował pan jego smaku? Apostoł Piotr zwrócił się w swoim liście do wierzących w słowach. W pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, trzeci werset. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Dobroci Bożej można zakosztować jedynie sercem. Dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Niekoniecznie da się to zrobić głową. Wielu spośród wierzących chrześcijan nie jest w stanie wygłaszać wykładów teologicznych, ale znają swojego Pana, zakosztowali, że jest dobry, przez czytanie Słowa Bożego i Boże prowadzenie na podstawie Słowa Bożego, na podstawie Biblii w ich życiu. Zobaczyli, że Pan jest wspaniały i to jest właśnie to. Skosztuj, jak dobry jest Pan. Człowiek spragniony po wypiciu dużej szklanki wody wie lepiej, że jest ona orzeźwiająca niż chemik, który napisze długą pracę naukową na temat jej budowy cząsteczkowej i właściwości. Gdyż, żeby wiedzieć, jakie ma działanie na organizm, trzeba się jej napić. Jezus Chrystus, Pan woła, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak jest napisane w Słowie Bożym w Ewangelii Jana. Ewangelii Jana w rozdziale 7, w wersecie 37. Przyjdź do Pana Jezusa, przyjdź do Niego. Wtedy poznasz, że On jest dobry i że może ugasić także pragnienie Twojego serca. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Psalm 34, werset 9. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze i będziesz tej dobroci Bożej zażywał po całe wieki. Aż nawet gdy czas się skończy, ty będziesz sam na sam zawsze z Panem, blisko Niego, razem z Nim po wieki.